Siema, siema, witam w nowy rok. Witam serdecznie wszystkich oglądających starych, jak i mam nadzieję nowych subskrybentów. Dzisiaj nie zajrzymy pierw tu. Pójdziemy w inne miejsce. Nadszedł dzień 18 u kur. Jajek u kur. Czyli bardzo ważny, istotny proces podczas inkubacji. Więc tutaj widzimy się za chwilę. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. No, to jesteśmy tu. Moi drodzy, przyszedł dzień 18. Dzień 18 jest dosyć istotnym elementem podczas inkubacji. Wtedy następuje zatrzymanie obracania jaj. Ale warto tu zaznaczyć, czemu to służy. Głównym powodem przestania obracania jaj jest to, że kurczak ma ułożyć się w dogodnej dla siebie pozycji. Poprzez obracanie ten proces byśmy zaburzyli. Po prostu kurczak by nie mógł się dostosować do tego miejsca, żeby spokojnie mógł zacząć przygotowanie do wylęgu. Około 18-19 dnia przy jajkach kurzy dochodzi do procesu przebicia pierwszej błony. Błony, którą możemy zauważyć w jajku poprzez prześwietlenie w ostatnim dniu, w tym dniu, przynajmniej ja tak prześwietlam jajek, i zobaczenie po prostu takiej jasnej części w jajku. Jest to właśnie to powietrze. W tym momencie poza czarną linię, czarną strefę jajka, gdzie już możemy śmiało zauważyć kurczaka, przebija się dziobek. W tym momencie też również możemy zauważyć główkę kurczaka, który się porusza, oraz już usłyszeć pierwsze dźwięki. Pierwsze dźwięki upiskląt podczas klucia służą po to, żeby poinformować tak naprawdę mamusię i całą resztę społeczeństwa, że czas najwyższy wyjść. Jest to proces komunikacji między mamą a jajkiem, więc zobaczcie sami, jaki jest proces. Po prostu kurczak już od początku próbuje się skomunikować ze swoim rodzicem i oznajmić mu, że czas najwyższy wyjść. Kolejnym procesem, który można zauważyć od 18 dnia inkubacji do samego końca, jest to zazwyczaj w dniu 20 nakłucie się jajka. Nakłucie się jajka jest to proces, który jest dosyć istotny podczas całego jakby systemu inkubacji, ponieważ wtedy dochodzi do wymiany powietrza, wymiany gazów i dochodzi do ostatecznego procesu rozwoju płuc. Więc możemy powiedzieć, że kurczaki się klują, zaczynają swoją walkę z nierozwiniętymi płucami. Dlatego pod żadnym pozorem nie próbujmy pomagać kurczakom, ponieważ matka natura tak to wszystko zbudowała, że tylko prawo silne mają. Prawo wyjścia mają tylko silne. Wiadomo, można pomóc w niektórych sytuacjach, ale musi być to po pierwsze wiedza, żebyśmy nie zrobili głupoty, tak jak ja zrobiłem na początku, i to świadoma pomoc, i aż taka, żeby nie zrobić kurczakowi krzywdy. My sobie zobaczymy do inkubatora, co tu słychać. Ja zaraz zacznę przekładać sobie jajeczka. Jaje prześwietlałem wczoraj, rozwój jest. Nic się nie zatrzymało. Jajek oczywiście już jest mniej, tam chyba około 12. Przełożymy sobie jajka. Tu mówimy oczywiście o inkubatorze IKAR. Nie ma nic? Nie ma nic. Nie macie okazji zobaczyć, co się dzieje, moi drodzy, a coś już się dzieje. Zaraz wam pokażę pod koniec. Bierzemy jajka. Delikatnie oczywiście, bo teraz każdy jakby ruch może się skończyć tym, że jednak to jajko rozbijemy, a wtedy może być, szczerze mówiąc, niewesoło. Przyznam się z ręką na sercu, że popełniłem takie coś, rozbiłem przez przypadek jajko w inkubatorze, no i niestety doszło do wyjścia malucha, no i ostatecznie jego śmierci, ponieważ wiadomo, nie był do końca rozwinięty. Bierzemy sobie pojedyncze jajeczka. One były ostatni raz obracane w sumie wczoraj w nocy, ponieważ moja nocka nie była do końca przespana, ponieważ tutaj to, co widzimy, te jajka przybiórcze zaczęły swoją akcję, chcemy wyjść, więc one sobie już zaczęły wyjść. Tak jak mówiłem, fajnie jest dostosować, żeby jednak inkubacja była dostosowana, żeby wszystkie jajka się kluły, ponieważ jest ważna rzecz, którą trzeba zrobić w inkubatorze, my sobie zaraz o tym powiemy. Chcę tak delikatnie, żeby tu nic nie połamać. Chyba będę potrzebował dwóch rąk, więc widzimy się za chwilę.
Dobra, dobra. Spieszymy się, żeby tu nie wietrzyć, bo tu następuje, jak mówiłem, proces klucia, ale dodając jeszcze. W 18 dniu w inkubatorze typu IGAR mamy drugą część dolewnika, czyli drugą część jakby rynienek. Podczas ostatniej fazy klucia podnosimy wilgotność nawet do 75%. Nawet też 80, to też już Bóg wie, im nie zaszkodzi, choć myślę, że 75% jest najodpowiedniejszą wilgotnością. Dodajemy ją poprzez dolanie wody do drugiego zbiornika. Wtedy mamy dwa całe pojemniki, muszą być pełne. Zauważyłem, że podczas klucia się już piskląt, ta wilgotność bardzo szybko wzrasta. Znaczy bardzo szybko woda paruje, czyli wilgotność jest wzmocniona. Dlaczego robimy to? Z prostych sposobów. Wilgotność, im wyższa, powoduje zmiękczenie się błonki w jajku, czyli ułatwia naszym kurczakom wyjście, wydostanie się z niego, ponieważ przy zbyt niskiej wilgotności niestety kurczak może sobie z tym nie poradzić, ponieważ błona będzie schła za szybko i może zablokować jego wyjście poprzez przyklejenie się do niego. Więc dlatego bardzo ważne jest, żeby pilnować tej wilgotności. Tutaj chciałbym Wam pokazać, tylko że ja teraz bez okularów to na pewno nie będę widział, bo tu kuciaczki, o, widać, możecie tu zauważyć, następowało właśnie nabicie się jajka. Nabicie się jajka, czyli proces, który jest dosyć istotny, podnoszący właśnie, służący wymianie gazów i rozwoju dalszych płuc. Zobaczymy, jak będzie z tymi przepiórkami. Ja tu w ostateczności nie wszystkie jajka prześwietliłem z powodu ich jakby ilości, ale również tego, że niektóre plemy na to niestety nie pozwalają. Co przy jajkach na przykład jasnych nie ma problemu, ale stwierdzając na przykład przy moich jajkach marasach ciemnobrązowych jest już to wyższa głowa, droga jazda. Przepraszam. Bierzemy teraz jajka, kurze. Kładziemy w tej pozycji. Układamy sobie już na tacce, spokojnie, niech już sobie leżą. Możecie też zauważyć, czy jajko jest zapłodnione tak naprawdę po tym, że ciężar jego jest zdecydowanie wyższy. Czuć dużą różnicę rozwoju, tak można też sobie fajnie rozpoznać. O, tutaj, naprawdę, to idzie wyczuć te nowe życie, jak ja to mówię. Jest naprawdę specyficzna waga w porównaniu do jajek, które na przykład się obumarły i tym podobne. Wiadomo, ten proces jest wtedy wolniejszy, znaczy już zaprzestał się, czyli nie ma rozwoju jajka, więc, że tak powiem, nie widać. Kolejnym elementem dosyć istotnym jest, na pewno wielu z nas będzie ciągła ciekawość, jak to jajka wyglądają. I sprawdzanie. Odpuśćmy sobie, poczekajmy do 21 dnia. Pamiętajmy, klucie może się przedłużyć. Wszystko zależy od warunków, jakie inkubator wytworzy. Inkubacja może się przedłużyć nawet do dwóch dób. W moim przypadku były to też trzy doby i kurczaki wyszły i żyją, mają się bardzo dobrze. Ale nie panikujmy od razu. Chyba że jesteśmy w stanie określić, że tak powiem, obumarcie jajka, czy też kurczaka, jest to bardzo specyficzne. Nie zauważymy kompletnie żadnego ruchu. Będzie wystawał dzióbek, ale nic się ruszać poza tym nie będzie. Ja tu widzę, że już jest chyba około 5 jajek przykutych. Mogliście też zauważyć w filmie, że to się buja. Czyli jest to kolejna oznaka, że kurczak próbuje sobie wyjść. Więc moi drodzy, co do inkubacji kur, w 18 dniu zaprzestajemy jakiegokolwiek jego obracania. Zostawiamy to w spokoju do 21 dnia. Podczas już klucia się całkowitego jajka, gdzie zacznę, nakręcę jeszcze do tego okładnik odcinek, bo to przy kurzych jajkach będzie dosyć mocno widoczne. Ważnym elementem jest jakby wysuszenie się pisklęcia i ja na przykład stosuję też taki pojemnik, że jak jest mało kurczaków, a dosyć dużo jajek, przekładam sobie tutaj malucha w inkubatorze, żeby nie robił rozruby w reszcie, bo po prostu maluchy się bardzo mocno ruszają. Jest to żywe zwierzę, bardzo energiczne i po prostu wtedy może tu zaburzyć jakby proces klucia się pozostałych małych, czy też mogą nóżki wpaść między kratki. Zauważyłem, że tutaj właśnie, jeżeli chodzi o przepiórki, ta kratka jest dosyć duża w porównaniu do ich budowy, wyglądu. Zaraz zresztą zobaczycie. I po prostu nie jest to fajne.
Ale tak to wygląda. Ja Wam życzę powodzenia, oby jak najwięcej jajek przetrwało. Tu mamy 15 jajek, tak? Czy ja dobrze liczę? Bo oczywiście matematyka to moja słaba strona. Mamy 15 jajek kur ozdobnych, mieszanych. Od razu podkreślam, tam kilka brach miniaturowych prawdopodobnie, ale reszta mieszana. A tu mamy nasze przepióreczki. Przepióreczki na pokładzie już są. Zaraz zobaczymy. Wczoraj w nowy rok, jak to mówi się, nowy rok, nowe życie, więc i przyszło czas na nowe życie. Przed godziną 24 wykluł się pierwszy piskak, ale już sobie do nich zaraz dojdziemy. Jesteśmy, tak jak mówiłem, ważne jest to, żeby po prostu podczas, już jak już mamy maluszki, zapewnić im odpowiednią temperaturę. Tutaj, no oczywiście też będzie mowa, ja mam ten plus, że mam pokój na strychu, jakby powiedzieć, gdzie jest praktycznie nieużywany, służy jako pralnia, że mogę sobie na to pozwolić, że te kurczaki przez okres pierwszego tygodnia, dwóch będą przebywały u mnie w domu. Ja tu posiadam termometr, taki średni, on tu trochę zaniża temperaturę. W pierwszym, najlepim tygodniu temperatura, którą powinniśmy mieć pod kwoką, tutaj w bokach jest ta temperatura inna. Ja też tu mam plastikowy pojemnik ze względu po prostu na szybko i niestety trafił się to Sylwester, więc i kartonów tego wszystkiego nie ma. Każdy, kto ogląda mój kanał, to wie, że mam specjalny odchowalnik w kurniku, już jest praktycznie przygotowany do odchowu młodych. Więc tak to wygląda. W pierwszej dobie najważniejszym jakby elementem, żeby w naszym kurniczku się, w naszym odchowalniku się znalazł, jest woda. Kurczak do 12 godzin, nawet dwóch dób, może nie pobierać pokarmu, ponieważ trawi resztki żółtka. To tak, mamy sobie cele maluski. Popatrzcie, wielkość tego jest zabójcza. Ja Wam pokażę zaraz Kazia, który pierwszy się wykluł. To są trzy maluszki, są z nocy. Już brykają, a tu mamy niestety pierwszy malusiek, który mi tu przyszedł na świat. Niestety ma mały problem z nóżkami, palce są powykrzywiane, zobaczymy, czy on sobie poradzi. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o sam proces chodzenia, on nie ma z tym największych problemów, śmiga jak potrzeba. Pamiętajmy, te przepióreczki no nie mają jeszcze doby, ale są po prostu przepiękne. Jestem w szoku, że przepiórka może być taka maluśka. O, zobaczcie sobie. Najlepiej dać im święty spokój. Najlepszą oznaką, że nasze kurczaki posiadają dobre warunki, jest to, że są cicho. Nie mówimy o starszych, bo starsze to będą się darły mimo wszystko. Zaraz je też zresztą pokażę. Więc to jest najważniejszy element. Tu na razie spokój, cisza, maluszki, jak widzicie, odpoczywają. Dla nich to był naprawdę... Maluchy od początku miały dosyć trudną drogę, żeby wyjść z tego jajka i nie jest to taka hopsiu. Więc się trochę wytrudziły, więc wiadomo, że trzeba troszkę sobie odpocząć. Hashtag na dziś 18 dzień, żeby tak podkreślić. Kontynuując, później sobie przejdziemy do kurnika, ale kontynuując, przejdźmy. O, widzicie? Chodzi. Twardy będzie. Przejdźmy sobie do naszych trzech łajbrów. Nasze trzy rojberki, prawidłowo, panienki. Mam nadzieję, że w 100%, ale jeżeli chodzi o proces po prostu o brachmę, jest to specyficzne do rozpoznania poprzez sposób upierzenia i szybkość upierzania się i w odpowiednich miejscach, więc myślę, że tu są trzy panny, czas pokaże, ale myślę, że tak. O, przepióreczka się drze. Oni się tu mają bardzo dobrze, one już są bez lampy. Dlaczego? W tym pokoju jest około temperatura 21 stopni, one stoją też przy grzejniku, więc mają ten punkt ciepła, gdzie mogą się jakby skryć, a ich upierzenie jest większe. Już mają swoje 3 tygodnie, więc temperaturę już potrafią regulować sami, dlatego tu już spędzają czas. Niedługo też tam trafią do swojej familii, jak w poniedziałek wezmę się za ogarnięcie całego bajzu. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Tak wygląda proces klucia i przyjścia na nowy świat maluchów. Dla mnie, dla hodowcy czy posiadacza drobiu, najpiękniejszy widok, jaki możemy mieć. Widok rozwijania się kurczaka w jajku i same jego wyjście jest po prostu przecudowne. Człowiek się przy tym rozkleja i wie, i tak naprawdę wie i odkrywa największą przyjemność z hodowlą drobiu. Po prostu ino się cieszyć. Widok nie do zapomnienia. Pierwsza inkubacja była dla mnie ogromnym przeżyciem. Choć i każde przeżycie i każde wyjście malucha jest dla mnie czymś. Więc ja Wam życzę też jak najwięcej takich momentów. No i widzimy się, zobaczymy, co tam słychać u starej bandy, co nie? Do zobaczyska za chwilę. Zaczynamy od tego miejsca, moi drodzy, bo tu się trochę pozmieniało. Tak. Mamy tu chwilowo, zmuszony zostałem do połączenia Orpingtonów i moi drodzy, to kolejny dowód, że u mnie albo koguty są dziwne, albo co, ale się nie lały. O, dziękuję za jajeczko. Miło było, bardzo mnie to cieszy.
Więc jest spokój, oaza spokoju i należy się cieszyć. Tu może, moi drodzy, zobaczycie. Odchowalnik czeka na... Odchowalnik czeka na posprzątanie. A tu mamy, moi drodzy, maluszki moje kochane. Zostały przeniesione, o, znowu mi tu... Muszę im tu słomę podrzucać, one mi po nocy coś się rozrzucają. Maluchy zostały przeniesione tutaj. Mają jeszcze lampę ze względu na to, że jeszcze są małe jednak. No mają 7-8 tygodni, ale temperatura w nocy tu trochę spada. Jak widać, one korzystają z tej lampy, czyli jak najbardziej im to odpowiada. A czemu wy tu macie jedzenie, a... Zostały nowy pojemnik. Nie za bardzo kumałem czacza, o co tam chodzi, więc jeszcze dostałem w miejsce. Zobaczymy sobie, co tu słychać. Ja chyba przepiórę muszę jedzenie sypnąć. Tak myślę. Tak, tamte. Tamte już mają. Oj, oj. Widzę, że jaja tutaj raz, dwa, trzy. Poszły jajka w ruch. Ale to sobie zbieram później, bo trzeba się pierw zrobić, co zrobić. Tu mamy, okazało się, dwa kogutki jednak. I raz, dwa, trzy... 4-5 kurek, no i to chyba będzie kogut. Nie jestem pewny, ale zobaczymy. Ale ten zostaje ze mną. Ja sobie tu przejdę, żeby mi tu do Arpingtonów nie przelazły. Bo tu już nie wiadomo, jak to będzie. Ty znosisz mi drugie jajko, czy jak? Nie, ona pierwsze zniosła. Pierwsze. Więc tak to wygląda. Arpingtony chwilowo są tutaj. Później do lęgów i tak będą przeniesione, ale to już zobaczycie o zmianach później. Ale ogólnie zrobię tak, że jakby to powiedzieć, będzie czyszczenie, ale to chwilowo później. Tu jak widzicie, trochę pusto się zrobiło. Jeju, tu już porządki są mile widziane. W ogóle moje wnioski, wielkie szapoba. Wczoraj 18 jajek. Dobra, idziemy sobie tędy, bo tam jest takie błoto, że mi będzie ciężko przejść. Tak, moi drodzy, zobaczycie sami. Pożegnaliśmy kolejną rasę w pierzastej ekipie, czyli brachmy grona stajowe na czarnym podbiciu. Nie mamy ich, pojechały. Właśnie dzisiaj je spakowałem, pojechały do nowego domu. Zostały na niebieskim podbiciu i decyzją jakby rodziny i moją jest takie, że one zostaną. Tu mamy jeszcze tu tego malucha i tego drugiego. Tu jest chyba kogut i kurka, więc ewentualnie jakby ktoś chciał. To one zostają jeszcze. A po prostu tutaj te niebieskie zostają. Nie zostaną w celu hodowlanym, tylko zostaną przeznaczone po prostu do kurniasek dla ozdoby. Więc... Oni tu zaraz poprzełażą. Więc no po prostu sobie zostaną i będą cieszyły moje oko. O, kogucik już się fajnie wyrabia od tych kolorowych. O, kaczki na wybiegu poszły gdzieś tam. Więc już brachm gronostajowych nie ma i że dzięki temu, że nie ma, że tak powiem, znajdą małe trochę zmiany w kurnikach, zrobimy małe przemeblowanie, ale o tym się dowiecie w swoim czasie. Więc tak, nowe życie, piękne życie, jak to się mówi. Ale i też, moi drodzy, pamiętajcie, jak zaczynacie każdą inkubację, pouczcie się trochę. I nie mówię, że od razu Kraków zbudowano, ale ja przed pierwszą inkubacją, to pierwszą inkubację przeszedłem przez lekturę, jak to wygląda. Człowiek i tak się uczy wiele później, ale po prostu warto sobie kilka informacji, że tak powiem, przytworzyć do głowy. Tutaj jest zakryte właśnie ze względu na to, że są maluchy. Tutaj po prostu no porządki, czas najwyższy, moi drodzy, porządki, ale już będą generalne porządki, czyli wymiana całkowita ściółki, ponieważ za dużo błota wniosły, więc nie chcę podsypywać, bo to i tak sensu nie będzie miało. Tu widzimy BSO, jest na wybiegu, na spacerze, tu będzie docelowy ich kurnik, zaraz myślę, że już spokojnie sobie dadzą radę, no tak, wody nie ma innej, ta jest najlepsza, co nie? Bulion i brachmy splash zostaną przeniesione również też gdzieś, więc to też będziecie wiedzieli. Ktoś mi się tu... Nie. Wszystko ok. Więc wszystko zostanie przeniesione. Bulion też.
Tu króliczki, wszystko posiesio, wszystko się ma dobrze. Wesoło już się nauczyło wychodzić na spacer. Samo z siebie, nie muszę ich w Bóg wie jak ganiać, więc bardzo mi się to podoba. Co ty, wieśniaro? No i myślę, że w tygodniu też się wezmę za stawek. O, patrzcie na te rosoły. Jakie one są wielkie. Tu jest ta brachma, która tu zostaje. Ona się bardzo fajnie już doigrała z całym stadem. O, zobaczcie, jakie... Ale on się wielki zrobił, naprawdę. On większy od brata, fajny chłopak. Puszysty, no ale to jest miks barwny, moi drodzy, niestety. Trochę go katarek męczy, ale niech se chłopak męczy. Życie, jak to się mówi, co nie? Ale fajne, fajne. Ale mam nadzieję, że uda się z wysyłką, to bardzo bym chciał do tego, żeby jednak trafiły do Izy, bo chłopaki się zapowiadają bardzo ładnie, więc zdecydowanie chciałbym, żeby pożyły. Co tam gęsioły? Tu brudasica. Zobaczymy, może gęsi się niedługo zaczną panienki nieść? Nie? Nie planujecie? No dobrze. O, cała banda. Więc tak życie wygląda w nowym roku w Pierzastej. Nic się nie pozmieniło, dla nich to jest obojętne. Trochę się im pozmienia, bo trochę, tak jak mówiłem, będę robił małe przemeblowania, przetasowania. Kolejne stado będzie uwolnione do rozrodu. W sumie nie tylko one, ale więcej. A to ze względu na to, że po prostu koguty nie będą korzystały z usług tych panienek. No, po prostu, jak to mówię, ludzie, dużo się nauczycie z własnego doświadczenia. Zobaczycie, że nie wszystkie koguty są takie, że będą skakać na inne rasy. Mając 2 lata silki, nigdy nie miałam miksów, posiadając karzełka, seramę, brahmę, zwykłego koguta nioski w stadzie, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, ja kończę, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że film mi się podobał i czegoś z Was nauczyłem. Dziękuję Wam jeszcze raz za Waszą obecność w tym nowym roku i widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnam. Cała Pierzasta ekipa też. Pozdrawiam. Ferdek, mógłbyś już pojechać do swojego domu. Naprawdę mógłby. Za dużo, że. Trzymajcie się.